pielęgniarki naszego szpitala zwrócili się do mnie osobiście, żebym stawiał sprawę na sesji dotyczącą autobusu 18, który był dojeżdżał większość do pracy. Nie mówiłem tego na sesji, natomiast zwróciłem się do osoby kompetentnej, która jest pani Kleczewska, naczelnik wydziału, i żeśmy potraktowali, żeśmy doszli do wniosku, że to idzie wszystko zrobić, te 15 minut, załóżmy, żeby po prostu pielęgniarki nie musieli w niedzielę nawet, bo to też ważne jest, dojeżdżać prywatnym transportem. Co ciekawe, chciałbym w imieniu tych pielęgniarek, ponieważ sprawa została pozytywnie załatwiona, w imieniu tych pielęgniarek, dzisiaj jeszcze dzwonili do mnie rano, pytali jak będzie, ale wszystko będzie po waszej linii załatwione, 15 minut, nie problem, i tu serdeczne podziękowanie składam pani Kleczewskiej, kierownictwo wydziału, i uważam, że takie sprawy proste powinny być przez wszystkich, nie uważając nikomu, załatwione. Dziękuję. Który jako jeden z nieliczych radnych, jak jest problem do rozwiązania, to idzie do kompetentnych osób w ratuszu, te sprawy są załatwione, a nie czeka miesiąc, żeby na sesji coś zgłosić. To, o co wielokrotnie choćby pani dyrektor Łazarczyk mówiła, że jeżeli jest jakaś dziura w drodze, to wystarczy do niej podała państwo komórkę, zadzwonić i załatwić temat. I panie radny Dziśniewski, naprawdę dziękuję za taką postawę, bo to jest fajna rzecz.